Z Ewangelii według świętego Marka. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Pan Jezus do świętego Piotra mówi bardzo surowo: zejdź mi z oczu, szatanie. Dlaczego nie powiedział na przykład tak po staropolsku: zamknij się albo wynoś się stąd, tylko od razu musiał używać wielkich słów: zejdź mi z oczu, szatanie. Ważne jest oczywiście to, co Jezus mówi dalej, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Okazuje się bowiem, że święty Piotr trzyma się kurczowo tego, co ziemskie. Nie jest w stanie przeskoczyć tego sposobu myślenia związanego z tym światem, czyli z tym, co jest dla niego oczywiste, znane, z czym jest otrzaskany. Natomiast to, co duchowe, no jest trochę dla niego abstrakcyjne, lekko z kosmosu. I stąd umysł Piotra nawykły do tego, żeby myśleć w tych kategoriach tego świata, tak reaguje na słowa Jezusa o męce, o zapowiedzi o tym, że Jezus będzie wydany, wyszydzony, odrzucony. Szatan to z języka hebrajskiego nieprzyjaciel, przeciwnik. Piotr wchodzi niejako w rolę nieprzyjaciela, czyli szatana właśnie, tego, który chce w imię dobra, dobrych intencji, powstrzymać Jezusa od wchodzenia w cierpienie, powstrzymać Jezusa od męki, czyli od czego właściwie? Od wypełnienia woli Ojca, bo jest planem Ojca, aby dać nam swojego Syna, który za nas oddaje swoje życie. Oczywiście rozumowanie ludzkie będzie podpowiadało, że męka, czyli cierpienie, jest czymś złym, a nie cierpieć jest dobre. I tym torem idzie Piotr, w ten sposób mówiąc do Jezusa. Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Męka, krzyż, no co ty, bez przesady. Jezus zatrzymuje w tym miejscu ten tok myślenia Piotra i mówi, to nie jest Boże, to znaczy nie jest to niebieskie. Zatrzymałeś się tylko na tym świecie tak jakby wszystko, co dobre, co piękne, co wartościowe, można było znaleźć, zdobyć tutaj. Od urodzenia do śmierci, koniec. Musimy nachapać się, nałapać, zdobyć, mieć tutaj, co złapiesz w garść i schowasz do kieszeni, żyjąc na tym świecie, to jest twoje. Poza tym przecież nie ma nic. I to jest droga demona. On właśnie straszy nas i kusi tym, że śmierć gasi wszystko, zamyka totalnie. Nie ma nic poza śmiercią. Rzeczywiście, w ten sposób myśląc, no jestem przestraszony, że stracę, że nie będę miał. I Piotr na dziś jeszcze tkwi w tym sposobie myślenia. Stąd Jezus surowo, ostro, wcale nie delikatnie, zupełnie tak jak w świątyni, wyganiając kupców, biczem, łupiąc ich po plecach, nakazuje, aby wyszli z tego miejsca, bo nie są jeszcze dojrzali do tego, aby rozumieć, że jest coś więcej. Zatem i dla nas jest to zaproszenie, żeby myśleć dalej, szerzej, iść za Jezusem, ale z myślą o zmartwychwstaniu. Dobrze. No to jest tyle tutaj. Teraz tak. Co myśmy tutaj jeszcze mieli? Tutaj nic nie było.